No to nacisłem. Wiesz. Witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku numer 210. Jest to 210 odcinek JSUS podcastu. 2-1-0, takie odliczanie trochę. O, no tak, to prawda. No i no. Jakby prosta droga od tego do tego, że JSUS podcast się skończył. Albo zaczął, bo właściwie jesteśmy na początku. Ale tak. Wojtek, witam cię serdecznie. Ja mam w ogóle tematy na tak zwaną grubą stopę, jak to się mówi. Nie mówi się tak wcale, ale to już w pierwszych minutach nazwałem odcinek. No oczywiście, wiadomo. Otóż Wojtek, ja mam w ogóle parę takich śmiesznych trochę temacików. A czy możesz podać, przepraszam, bo tak, ja wiem, że zaraz oczywiście przejdziesz dalej, ale ja bym chciał poznać definicję w ogóle tego powiedzenia, bo chciałbym je użyć kiedyś, wiesz, takiej normalnej konwersacji ze znajomymi. Ja w ogóle wiem, co chciałem ci powiedzieć. W knajpie słuchajcie, przed nagraniem odcinka mamy coś na grubą stopę. No słuchaj, to ja ci, teraz tak, ja ci powiem, co znaczy na grubą stopę i też napiszę ci, bo miałem coś ci powiedzieć przed nagraniem odcinka, ale zgubiłem wątek i ja ci to powiem. No. Więc tam napiszę ci coś, to ludzie mogą nie wiedzieć, co chodzi, ale to się, ja będę o tym mówił publicznie, tylko jeszcze nie mogę mówić o tym. A, dobrze. Dobra. Czyli to są te jakieś tam tak, tajemnice. Natomiast jeśli chodzi o na grubą stopę, Wojtek, to bo można wjechać na grubo. Mhm. Można wjechać na złotej karcie. Aha, a można wejść na przykład na imprezę i zrobić tak stopą. To ja. To moja noga. Ona tu powstała. Że tak. Ona tu powstała. No. Tu jadłem dużo burgerów. Moja noga tutaj powstała i zgrubła. No, więc tak. Natomiast ja mam takie tematy, bo to był wyjazd. Bo ja wyjechałem na święta. I to był wyjazd, przy którym stwierdziłem w ogóle, że jak już obiektywnie stwierdziłem, Pixel robi lepsze zdjęcia niż iPhone 7. Jest to obiektywny fakt, potwierdzony przez lekarzy i farmaceutów. Dobrze. Stwierdziłem, skoro jadę do domu, nie będę raczej korzystał z jakichś takich mocnych funkcji komórkowych, oprócz robienia zdjęć, to co stoi na przeszkodzie, żeby zabrać ze sobą Google Pixel. Więc teraz tak, to nie będzie kolejny temat na temat, dlaczego Android jest lepszy, ale mam trzy rzeczy tak naprawdę, które się w związku z tym wydarzyły. Jakby long story short, ostatecznie włożyłem kartę do iPhone'a drugiego dnia, ale zrobiłem to dlatego, że bo miałem taką możliwość, było parę takich momentów, w których potrzebowałem coś z iPhone'a, ale generalnie można było, ale na Androidzie, ale nie o to chodzi. I teraz tak, pierwsza rzecz jest taka, Wojtek, że czy my w podcaście, ja będę zadawał pytania, proszę, czy my w podcaście śmieliśmy się z aktualizacji Androida? To jest countless times. Countless beka. Powiem, Wojtek, mój tak. Android jest zaktualizowany do przyszłości. O! Proszę bardzo. I tutaj ja sobie zapisuję to, żeby nie zgubić tego wątku, ale teraz o co chodzi, bo dzisiaj wyszła aktualizacja, w sensie Android ma coś takiego jak security patches, no nie? To są comiesięczne łatki, które mają zadanie tak naprawdę zwiększyć bezpieczeństwo systemu, no nie? I teraz one w większości wypadków są raczej co miesiąc, natomiast jak masz Google Pixela, to faktycznie co miesiąc te łatki są. I teraz tak, dziś jest 3 kwietnia, czyli 3.04, natomiast dostałem łatkę, która po zainstalowaniu pokazała, że mój Google Pixel ma security patch level 5 kwietnia, więc mój telefon jest, więc Android, Wojtek, przeszedł iOS-a i już nawet nie o to chodzi, że aktualizacje są tak szybko, jak się da. One są jeszcze szybciej, niż powinny być. I... Ale to znaczy, że ten, że prawda, to znaczy, że już wiedzą, jakie bugi też wprowadzą 5 kwietnia. Tak. No więc wszystkie te bugi, co były, to one już są załatwane, nie? Więc wszystko jest załatwione. To jest pierwsza rzecz śmieszna. Druga rzecz jest taka, że znalazłem w ogóle, bo teraz tak, mój komunikator of choice to WhatsApp w większości wypadków.
Jest też parę. Najgorzej. Jest też parę osób z iMessage, o tym też będę za chwilę powiadał, a natomiast mój komunikator wczoraj to jest WhatsApp. I teraz ja na WhatsAppie mam parę wątków z pracy, z ludźmi mam parę wątków prywatnych i tak dalej. No więc ten WhatsApp tam sobie żyje i ja tam sobie z niego korzystam. Powiem ci, że jestem całkiem z tego zadowolony, powiedzmy, chociaż ostatnio też z znanym mi i tobie i prawdopodobnie wielu naszym słuchaczom, albo niewielu naszym słuchaczom, Piotr, tym Wiplerem, czyli Woterem, rozmawialiśmy, że jedyne, co WhatsApp wprowadził w ciągu 4 lat, to jest end-to-end encryption, a i tak są lepsi niż iMessage, bo wysyłają wiadomości w odpowiedniej kolejności. Natomiast, no tak, a to się chyba poprawiło, no, znaczy tak mówią, ale czy to prawda, to nie wiem. To są tylko plotki, Wojtek. Plotki i pomówienia. Otóż, ale dążę do tego, że żeby przenieść historię rozmów sobie z iOS-a na Androida, to nie jest wcale takie proste. Wynika to z tego, że backupy, które są robione na iPhone'ie i które są robione na Androidzie, to są do chmur jakby natywnych. Już to nieładnie powiedziane jest, ale chodzi o to, że WhatsApp na Androidzie backupuje się do Google Drive'a, a WhatsApp na iPhone'ie backupuje się do iClouda. I tutaj chodzi o to, że w tej sytuacji, jeśli zrobisz sobie taki backup, to nie możesz tak naprawdę, wiesz, zmienić telefonu na przykład z iOS-a na Androida i potem mieć te swoje wiadomości. Tak, to po prostu znika, wiadomości nie ma. Natomiast mi bardzo zależało na tym, żeby te wiadomości, jak przenoszę się na Pixela, nawet na ten czas, to żeby te wiadomości mieć. I wynikało to z tego, że mam tam oczywiście, miałem jakieś bilety swoje przesłane, jakieś kody, które były mi potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Jest parę takich rzeczy, które sobie tam zanotowałem, czy mam tam w wątkach, które były mi potrzebne, nawet w weekend. Więc stwierdziłem, że potrzebuję przenieść w jakiś sposób te wiadomości. I teraz okazuje się, że jest taka aplikacja, która na to pozwala. Taka ciekawostka. Tak. Ona kosztuje 20 parę złotych na Androidzie. Ja dokonałem tego zakupu, stwierdziłem, że to są uczciwie zarobione pieniądze i ja uważam, że ta osoba powinna otrzymać te pieniądze ode mnie. I teraz ten proces w ogóle jest całkiem prosty. Ja bym się zdziwiłem, że to jest aż tak proste. Znaczy, to jest aż tak proste dla mnie, bo to nie jest w ogóle proste. Jeśli chodzi, powiedziałbym to mojej mamie, to ona by się prawdopodobnie pokała. Natomiast da się to zrobić. No jasne. Nie wiem, jak to wygląda w drugą stronę, czyli da się przenieść wiadomości z Androida na iOS-a. Ale właśnie. No możesz, znaczy wiesz, możesz, jeżeli nie masz tego dużo, no to może to zgrać, uwaga, teraz mega old school, zgrać na kartę SIM. Nie. Wiadomości z WhatsAppa nie da się zgrać na kartę SIM. A z WhatsAppa? No. Nie, no to chodzi nie, tylko no, WhatsApp. Ja myślałem, i teraz, że na, no, tylko WhatsApp, bo tak wiesz, SMS-ki tak, to byś sobie mógł zapisać. Ale proces. Ale też bardzo ograniczona liczba. Tak, to też prawda. I teraz proces przeniesienia tak naprawdę wiadomości z iOS-a na Androida polega na tym, że trzeba zrobić na komputerze kopię zapasową przez iTunes, nieszyfrowaną, bo tam jest taka coś takiego, żeby szyfruj kopię hasła i nie szyfruj. Ma być nieszyfrowana. Potem pobiera się jakąś aplikację, która nazywa się tam iBackup, Viewer, Messenger, coś tam Viewer. I są dwa pliki. No. Jeden z tych plików odpowiada za wiadomości jako wiadomości, a drugi odpowiada za jakby zdjęcia i filmy. I teraz dla mnie kluczowe było to, żeby jednocześnie mieć i zdjęcia, i filmy, i wiadomości, więc pobrałem te wszystkie rzeczy. Potem trzeba na telefonie docelowym, czyli na Androidzie, musiałem usunąć aplikację WhatsApp, jeśli miałem ją zainstalowaną. Zainstalować oczywiście aplikację, którą podlinkowałem w opisie odcinka. Wrzucić wszystko na telefon, to znaczy te pliki do folderu, bo to się aplikacja się nazywa WhatsApp Migrator. Więc trzeba było do tego folderu wrzucić i plik z czatami i media. On tam sobie to pomielił przez jakieś 10-15 minutek, bo tych wiadomości tam było około 20 paru tysięcy. Pomielił to sobie przez te 10-15 minutek, po czym zrobił kopię zapasową WhatsAppa offline, czyli miałem jakby na telefonie kopię WhatsAppa w formacie androidowym. Po zainstalowaniu WhatsAppa wybrałem, że chcę zrobić z kopii, w sensie, żeby przywrócić czaty z kopii lokalną, którą mam na dysku. On sobie to przywrócił i już. Ale to WhatsApp ma to w takim razie tą funkcję wbudowaną, tak, jakoś. Znaczy wbudowaną ma to, że możesz sobie robić kopię lokalną. Aha, no tak, ale musiałeś ją po prostu przenieść na telefon docelowy. Więc on sobie tą kopię lokalną jakby przekonwertował z iOS-a na Androida i tą kopię Android po prostu przyjął. Efekt był taki, ze 20 paru tysięcy plików,
jakby wiadomości i tam chyba 3000 zdjęć, czy w ogóle media, tak? 35 zdjęć, czy tam 35 media nie zostało przekonwertowane i po prostu nie było ich na czacie, natomiast cała reszta się przekonwertowała i wszystko było widoczne i faktycznie działało. Hmm. Więc jak ktoś jakby korzysta z WhatsAppa i chciałby te wiadomości ze sobą przenieść i mieć taką opcję, to ta opcja jest i działa całkiem ok. Ja podlinkowałem stronę, jest tam link też do aplikacji, wszystkie są tutoriale i powiem ci, że to działa naprawdę bardzo dobrze i jestem pod wrażeniem, jak bardzo proste to się okazało być. Znaczy widzisz, moja mama by poległa prawdopodobnie na etapie, ej, otwórz swój lokalny backup iViewerem i wybierz coś tam z Cool Chat Database. Ale poza tym to, jeśli słuchasz tego podcastu, myślę, że dasz sobie spokojnie radę. Więc to jest taka ciekawostka. A trzecia rzecz jest taka, że skoro już byłem na Androidzie, tak? I było wszystko fajnie, to ciekawostka jest taka, że mam parę wątków też na iMessage. Nie ma ich dużo. Mam tak naprawdę takich wątków iMessage'owych chyba dwa. Jeden ze mną. Ale dwa, to znaczy dwa, w których jest więcej niż jedna osoba. Bo generalnie iMessage, dobra, grupowe, osób, z którymi rozmawiam, to mam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takich, które mam wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch. Tak to wygląda. Tak. I teraz, o ile, jeśli ktoś ma na przykład, jeśli mamy na przykład wiadomości takie zwykłe, tak, na przykład jak ja z tobą, to tutaj sytuacja jest dość prosta, bo jak wyślesz do mnie iMessage, one są wyłączone, no to przyjdzie do mnie SMS. Okej. Okay. Tylko teraz zabawna sytuacja robi się w momencie, w którym masz wątek z wieloma osobami. I teraz mam wątek trzyosobowy, tak, czyli ja i dwie inne osoby i jak oni zaczęli ze sobą rozmawiać na tym czacie, to ja dostawałem od każdej osoby osobno SMS-y. Oj, okej. Więc to był też moment, w którym stwierdziłem, coś nie ma. Znaczy, napisałem i teraz pisałem i do jednej, i do drugiej, proszę zrobić wątek gdziekolwiek indziej, mnie do niego włączyć. Ale, ale poza tym tak naprawdę to było takie niewielkie wykluczenie cyfrowe. Tak nie bójmy się użyć tych słów. To było wykluczenie. Niestety. Niestety. I najzabawniejsze jest to, że tak naprawdę jakbym powiedział do tych osób, ej, napiszcie do mnie gdzieś indziej, to nie do końca wiedziałem gdzie, bo żeby było zabawne, z tych trzech osób, w sensie z tych dwóch osób, tylko z jedną jestem znajomy na Facebooku, no nie? Okay. Więc nawet na Facebooka nie mogliśmy przejść, żeby zrobić tę dyskusję. No to albo WhatsApp właśnie, albo Telegram. No tak, no więc taka sytuacja dość zabawna, że wykluczenie cyfrowe Android. Ale poza tym było fajnie, naprawdę bardzo... Albo Allo przecież. Aha, Elo. Elo, a co zabawne, Allo, te dwie osoby, one mają iPhone'a, tak? No, skoro mam wątek message'owy, to mają, na pewno mają iPhone. No ale tak to wygląda. Więc taka ciekawostka, że poczułem, co to jest iMessage, wykluczenie cyfrowe. Ale było ok. Poza tym na Androidzie naprawdę coś się bawiłem i płacenie telefonem uważam, że to jest nadal wygryw i w ogóle to, że nadal nie ma tego na iOSie, to jest jakiś mega po prostu. Nie denerwuj mnie. Wiesz, że jutro wprowadzałem w Brazylii. Kurde, w Brazylii, czaisz to? Prawda? No. Jest już taka oficjalna informacja? To jest... Tak. Znaczy plota głosi, że... To taka przykrość jest. Plota głosi, że na koniec roku my będziemy mieli, no, nie? No wiem, no. Ja wszystko wiem, no, ale... Wiesz, jak to jest z tymi plotami. No, oczywiście, ja trzymam kciuki w ogóle, no mam nadzieję, że to się wydarzy, ale no mimo wszystko. Ja mam z kolei smutną historię. Znaczy smutną, taką, co mnie trochę wyprowadziła z równowagi, powiem ci. I to nawet... To nie jest tak, że to jest wina czyjaś. To znaczy podejrzewam, że to jest wina czyjaś. Najprawdopodobniej moja, ale powiedzmy, że będę się starał wić jak wąż tutaj. Ale zepsułem sobie iClouda i Exchange'a. I co ciekawe, na służbowym komputerze. brawo. Tak. No bo tak, u nas jest tak, że wiesz, co miesiąc trzeba zmienić hasło. Super to pomysł jest, na to, żeby... To już jest rzecz, w ten sposób zaczyna się bardzo dużo złych historii. Bardzo dużo złych historii i niestety, ale jakby konfiguracja tego, żeby to zmieniać i żeby to hasło było jedno do wszystkich systemów, jest dość skomplikowana. I jakby nawet nie chcę widzieć, jak oni to pospinali, że i na Macu, i na Windowsie to działa. Jakimś cudem działa.
Przynajmniej do tej pory. No i teraz tak. Zwykle jest tak, że jak zmieniam sobie co miesiąc hasło, to dostaję informację z systemu, żebym zmienił w preferencjach, żeby potwierdził to nowe hasło do komputera w preferencjach systemowych w ustawieniach iClouda, żeby dalej z niego korzystać. I to działało tak, że po prostu klikałeś potwierdź hasło, wpisujesz sobie hasło nowe do komputera i klikasz OK. I on sobie mieli, OK, dobra, wszystko jest w porządku, możesz dalej korzystać z iClouda. Natomiast po najnowszej aktualizacji High Sierra, czyli 10.13.4, i ta funkcja, po prostu klikasz i się nic nie dzieje. I mówię... iOS, macOS just works. macOS najlepszy, nie? Zawsze just works i w ogóle zawsze nigdy, naprawdę nigdy mnie nie zawodził. Przypomniało mi się wtedy, że jakiś... No mniej więcej ja wiem... 5 dni po tym, jak wyszedł w ogóle High Sierra. Czyli taki ja mail. Przetłumaczę po polsku zjarany komputer. Wersja 4.0. Tak. I przyszedł taki to mail od naszych mistrzów tych utrzymania komputerów. Przyszedł mail: nie instalować! Absolutnie zakazane! Nie wolno! I ja mówię: ziomeczki, jest 5 dni po wypuszczeniu systemu. Myślicie, że mnie powstrzymacie? Przecież to już jest dawno zrobione. Ziomki, kurde, to się robi od razu. Albo na przykład 3 dni przed w ogóle wypuszczeniem systemu można powiedzieć, że ej, ziomeczki, wstrzymajcie się, że przetestujemy najpierw, co się dzieje. Nie? Jakby, ale dobra. No, powiedzmy, że to może być jakiś, w jakimś punkcie ich wina, że puścili trochę późno tego maila. W każdym razie, jakby po pierwszej aktualizacji High Sierra wszystko było w porządku. Jakby nic się nie wysypało, naprawdę było, śmigało. Zmieniałem to hasło też już ze 2 razy przynajmniej, bo to przecież High Sierra wyszła już, nie wiem, ponad 3, 4, 5 miesięcy temu. No dawno w każdym razie, jakoś na jesień chyba. No już teraz możesz sprawdzić, nie? Ale no, na pewno jakiś czas temu. No tak, one wychodzą w październiku, coś takiego. No właśnie, więc jakby wiesz, no trochę czasu minęło, wszystko śmigało, naprawdę od tamtego czasu było git. Ale zaktualizowałem do ostatniej popraweczki i właśnie potwierdzenie tego hasła iCloudowego, coś się wysypało. Mówię, dobra, to zróbmy inaczej. Wyloguję się z tego iClouda, prawda? I zaloguję się jeszcze raz. No i naprawdę jest to jakieś rozwiązanie, więc klikam wyloguj, pyta mnie o hasło iCloudowe, wpisuję hasło iCloudowe, żeby wypiąć ten telefon. To też zwykle jakoś się kończy źle, tak tylko powiem. No, żeby wypiąć ten komputer z znajdź mojego Maca, nie? Więc wpisuję, pyk, poszło, wylogowało, wszystko git, wszystkie usługi zniknęły. I to jest śmieszne, bo ja odkrywałem to dzisiaj rano, jak zacząłem faktycznie pracę, bo to wylogowanie robiłem w sobotę, bo właśnie wtedy też zmieniałem hasło, jakby zaczęła się cały czas ten proces. No i dzisiaj się okazało, że wiesz, uruchamiam notatki i tak przecież tu nie ma żadnych notatek. A no tak, wszystko jest w iCloudzie. Do widzenia. Więc szczęśliwie Slack działa na wszystkich urządzeniach i na moim telefonie też jakby wszystko jest git, więc mogłem sobie to, wiesz, wszystko pokopiować i nie było takiego dużego problemu. Ale trochę mnie zdziwko złapało, nie? No i druga rzecz, wysypał się Exchange przy okazji. I który zaczął zgłaszać, i to sprawdziłem w niedzielę, mówi: wpisz nowe hasło, nie? No to wpisuję nowe hasło i mówi: nie mogę potwierdzić loginu i hasła. No okej, no dobra, ale na telefonie wpisałem dokładnie to samo, ziomuś, i wszystko działa. Więc jakby o co chodzi? Więc ani nie działa mi Exchange, ani nie mogę się zalogować do iClouda, bo jak próbuję dodać iClouda, to jest, wiesz, moje Apple ID, wpisuję hasło, klikam dalej, kręci się kuleczka, kręci i znika pole do hasła, czyli jakby cofam się o krok do tyłu. O, ładnie powiedziałem. Dobrze, cofam się o krok. To znaczy, że wszystko jest normalnie w tej rodzinie. Dokładnie. W każdym razie na komputerze służbowym nie mogę dodać iClouda swojego, jakby przywrócić tego wszystkiego i nie działa mi poczta, muszę wchodzić przez przeglądarkę, wpisując oczywiście to hasło, które mam nowe, także hasło jest ok, ale wszystkie się posypały usługi, więc fajnie. I mało tego, dzwoniłem nawet do Apple i resetowałem już PRAM, czy jakkolwiek to się nazywa, PRAM,
czekałem do piątego gongu, tak pan powiedział, więc czekałem do piątego gongu, bo ten piąty gong, jak się okazuje, jak trzymasz Command, Alt, P i R podczas uruchamiania komputera i pięć razy usłyszysz to takie charakterystyczne gongnięcie, jak się komputer uruchamia, to wtedy on resetuje też dodatkowo informację o Znajdź mój Mac. Bo czasem się zdarza, tak pan powiedział przez telefon, że właśnie o tym, że na przykład wypiąłeś komputer ze Znajdź mój Mac, jakby nie jest to, wiesz, aktualizowane na samym komputerze, więc trzeba to właśnie zresetować w taki sposób i wtedy już na pewno jest okej. Zrobiłem to, iCloud nadal nie działa, więc nadal jest to wywalone. Jestem wkurzony, bo wiele usług mi nie działa przez to. Muszę korzystać z poczty przez przeglądarkę i dostaję przez to padaczki trochę. Jest takie inne słowo, nie jest tak na K, czego to można dostawać. Jakby co? Można tej wicy absolutnie dostawać i to się będzie pewnie działo. I szczerze mówiąc, nie za bardzo mam rozwiązanie, bo jak zadzwonię do swoich miśków z IHD, czyli naszej ekipy od komputerów, to będą na mnie krzyczeć i mówić, jak mogłeś przecież High Sierra, to nie można, to jest zakazane i co teraz? No i narobiłeś sobie, to masz to twój problem. Prawdopodobnie tak usłyszę. A Apple już mi nie za bardzo pomoże, bo pan powiedział, że no może pan jeszcze jakby stworzyć nowego użytkownika, nie? Tylko że właśnie, jak stworzę nowego użytkownika, to on będzie w ogóle niekompatybilny z naszym systemem wewnętrznym w firmie, więc właściwie stoję tak sobie na rzece i chyba będę musiał poczekać na poprawkę, którą Apple wprowadzi, bo wydaje mi się, że oczywiście to jest pewien wyjątek. Jakbyś miał Windowsa, to nie byłoby problemu, wszystko by działało, tam nie ma aktualizacji, nikt nie narzeka. Tam nie ma aktualizacji, wszystko działa. Ale prawdopodobnie właśnie jest to jakiś wyjątek, że akurat w przypadku tego typu konfiguracji komputera, który korzysta z jakiegoś tam logowania właśnie SSO, jakieś tam jedno hasło do wszystkich systemów, coś tam, wiesz, logowanie domenowe i takie rzeczy i że prawdopodobnie właśnie w tym przypadku się coś sypie. Nie słyszałem o innych przypadkach, bo też niespecjalnie się chwaliłem w internecie, więc nie wiem, czy ludzie rzeczywiście mają taki sam problem. Natomiast jedyne, co mi zostaje, no to czekać na poprawkę i jakoś przeżyć ten czas. No. Także tak, taka ja ciekawa historia, smutna. No bo pracujesz na Windowsie, prawda? No taka sytuacja ma miejsce, to prawda. No właśnie, właśnie. U mnie właśnie wszystko działa. Dobrze, opowiedz mi o pieniądzach, bo słyszałem, że masz jakiś sposób na zarabianie. Ja chcę to usłyszeć. O, no mam bardzo krótką historię o zarabianiu. Wojtek, to będzie najgorsza historia zarabiania, jaką kiedykolwiek słyszałeś w podcaście. Ale oho. Otóż nie wiem, czy wiesz, a prawdopodobnie wiesz, istnieje taki serwis, który nazywa się Pepper. Nie. Znaczy, nie wiem, no, Pepper to wiesz, może być milion serwisów. No, ale ten nazywa się dla ułatwienia Pepper. Okej, okay, spoko. Wojtek, a to znam. I to jest taki serwis, w którym to trochę taki wykop. No nie? Oho. Tylko, że mirasy robią tylko to, na czym się tutaj dobrze znają. To znaczy szukają promocji. I teraz ja wiem, jak to brzmi. To brzmi jak kolejne miejsce, gdzie dowiesz się, że możesz kupić jakieś gówno. Ale nie. No. Darmowa karta Revolut i darmowa dostawa. Znalazłem tu pepper.pl. Tak, i to jest na przykład jedna z takich rzeczy dość przydatnych. Przepraszam. No. Łomża Eksport w Carrefourze w Lublinie za 80% taniej. Ej, za 2 złote. No wiesz, i teraz. Ej, ale Łomża Eksport jest smaczna, nie? Ale nie, i teraz ja wiem, że. No, wiesz, Wojtek, słuchaj, cytryny luzem za 3 złote w Kauflandzie. Okay. Słuchaj, nie no, śmiejemy się, ale to może być naprawdę okazja dla kogoś. No kurde, w Kaliszu w Kauflandzie jest jakby co. No i klucze oczkowe z grzechotką w Biedronce za 45 złotych. I teraz można są takie promocje, jak to się mówi, lokalne i takie śmieszne, albo takie, które myślimy, że nie są za bardzo, powiedzmy, przydatne nam i tak dalej. Ale są tutaj też takie rzeczy, które faktycznie, z których faktycznie myślę, że możemy skorzystać my jako technologiczne świry. I jest parę takich rzeczy, z których myślę, że każdy człowiek może sobie skorzystać. Ja właśnie chciałem opowiedzieć historię o tym, jak dzięki tej aplikacji wydałem więcej pieniędzy niż powinienem. Ale w skrócie, bo w ogóle oprócz takich promocji, z których się przed chwilą z Wojtkiem trochę śmieliśmy,
to tak jak mówię, no jest darmowa karta Revolut, ale na przykład wrzucane jest bardzo dużo ofert z Banggood, Gearbesta, AliExpressa, AliExpressu, czyli rzeczy, gdzie można kupić sobie chińskie rzeczy tanio. Na przykład, że Xiaomi Redmi 4A to jest jakiś... Ten telefon. Tak, taki telefon, Wojtek. No to on na przykład jest za 300 zł, nie za 80 dolarów. To jest dobra cena, jak na telefon komórkowy, bardzo spoko. Że można sobie na przykład jakieś DLC do Gears of War pobrać za friko, albo że na przykład promocja na pendrive i tak dalej, tak dalej. Jest tych rzeczy troszeczkę, ale ja na przykład tam znalazłem 20% promocji na buty. New Balance. O, okej. No i to jest spoko, prawda? No nie, bo wszyscy chodzimy w New Balance'ach, więc można sobie kupić buty. I ja tą aplikację pobrałem sobie na komórkę po to, żeby móc sobie faktycznie zobaczyć, co tam ciekawego w świecie piszczy, bo nie mam takiego jakiegoś mega parcia na wydawanie pieniędzy oczywiście. Przecież dobrze się znamy. Ja od dziś. Ja nie wydaję pieniędzy. Nie, absolutnie. Natomiast myślę, że dobrze mieć taką aplikacyjkę pod ręką, żeby móc sobie w takim jakimś najlepszym wypadku może sprawić jakąś taką niespodziankę i coś sobie tam zakupić. Szczególnie, że te promocje czasami są naprawdę, naprawdę cebulowo niezłe. Wojtek, żebyś może wiedział coś takiego, co będzie bardziej przemówi do ciebie. Kojarzysz Xiaomi Mi A1? To jest ten Android Xiaomi z Androidem One. To jest taki telefon. On za 1000 zł lata. Aha, no dobra. No to on po 1000 zł generalnie biega. Można go sobie tak kupić. Ale w... No ale jest to tutaj... jest taki jeszcze chyba gorszy niż ten Redmi, ten co poprzednio mówił. Nie. A1 to jest ten superancki taki. On ma nawet dwa obiektywy, robi zdjęcia portretowe i tak dalej. No to on za 1000 zł jest do kupienia z tego, co wiem, w jakiejś takiej oficjalnej dystrybucji. Tutaj ktoś znalazł cebulkę za 600 zł. Można? Można. Można, można. I proszę cię. Ja znalazłem na przykład takie, wiesz co, znalazłem? I taki bezcieniowy składane coś, że można różne tła są, namiot tło, albo białe tło i taki namiocik, ale taki malutki, że 20 cm na 20 cm. No lepiej mieć taki niż nie mieć żadnego, Wojtek, nie? To tak jak z magazynem. I to kosztuje 12 dolarów. O! Wojtek, GTA... Ale Nie. Spokojnie. Sprawdził jeszcze na AliExpress. Uwaga. Bo może się okaże, że jest dużo tańsze. Na przykład, i to jest dobra promocja, normalnie GTA 5 kosztuje około 130 zł. Tutaj ktoś znalazł za 70 zł niecałe. Pozdrawiam. Więc no to jest spoko. No więc to jest moja taka aplikacyjka, którą teraz znalazłem, z której skorzystałem, prawda? No bo kupiłem buciory. No tak. 574, Wojtek, jakby co? Tylko 574. To samo, proszę ciebie. 12,40 kosztuje tu, a tu na AliExpress 11,45 plus 32 centy za przesyłkę. No to jest taniej mimo wszystko na AliExpress. No, ale tak, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby też rzucić sobie okiem i tak dalej. Wojtek, na rzeczy tak. Generalnie. Tak. Więc taka ciekawostka ode mnie. Zobaczę, czy mam coś jeszcze. Mam, Wojtek, dwie rzeczy do powiedzenia. Jedna z nich to jest tętno pulsu, które myślę, że jest trochę szalone niestety. I to tak szalone w negatywnym z tego słowa znaczeniu, Wojtek. Ale właśnie product manager z YouTube'a napisał, że na terenie biura jest strzelanina. What? Co się dzieje? No tak, serio mówię. Wysłałem ci właśnie linka i podlinkuję też. Fuck me. Okej, dobra, bo jeszcze patrzę na swój timeline i tak nie widzę rzeczy. Nie, właśnie to jest pierwsza rzecz, która się pojawiła teraz. No to jest... Będziemy trzymać jakby tętno pulsu trochę nad tym, bo to jest pewna rzecz, nad którą będziemy... Fuck. No nie wysłałeś mi jeszcze, ale okej, znaczy no to oczywiście słabo, jakby wszelkie rzeczy, a w którym właśnie HQ? W Stanach czy? Tak, w Kalifornii. Chyba w Stanach, w Kalifornii, no. Ale to drugi temat, to może na razie zostawmy to, a ja wrzucę jeszcze taki drugi temat, ale mam drugi temat podcastowy, bo jeśli słuchacie podcastów, to może by macie ochotę posłuchać też jeszcze jednego podcastu.
I to jest podcast, który zrobił tak zwany reboot ostatnimi czasy. O. Podcast podobno kiedyś już istniał, nawet ileś tam 10 odcinków sobie miał zrobionych, natomiast upadł i teraz pojawił się ponownie. Ten podcast nazywa się The Menu Bar, co jest zabawną grą słów, no bo Menu Bar, czyli ten pasek na górze, macOS, no nie? A do tego menu i bar, czyli że bar, że alkohol. A to dobre to jest. No. To dobre to jest. No. I teraz to jest podcast, ja go znalazłem w momencie, w którym Marco Arment nim wystąpił i sobie stwierdziłem, a niech będzie. Niech sprawdzę to. Zobaczmy, co tam jest. I przesłuchałem pierwsze 4 odcinki i to są pierwsze 4 odcinki, które tak naprawdę, no pierwszy odcinek ma 3 minuty. Czyli pierwsze 5 odcinków, bo to jest odcinek 00, 01, 02, 03. One już później... No to co, oni tak dzielą to na takie kluczaki? Nie. Oni później mają normalnie 1,5-godzinkowe około podcasty. I teraz ja właśnie przesłuchałem odcinek z Marco Armentem. Najpierw to był odcinek 4, gdzie rozmawiano na temat macOS-a i tak dalej. I potem zacząłem słuchać od początku. Pierwszy odcinek jest troszeczkę przegadany o tym, dlaczego zaczęli znowu robić podcast i tak dalej. Mhm. Natomiast jest potem odcinek z Bobem Boro. Tak się zaczyna. Jak sobie wpiszecie, to tam będziecie mogli. Jak wejdziecie pod link, to tam będzie tak naprawdę ten odcinek. I to jest koleś, który pracował w Apple przez bardzo długi czas, przez 7 lat. Dołączył po premierze tak naprawdę iPhone'a pierwszej generacji. I pracował tam przez długich 7 lat i ten odcinek jest naprawdę bardzo grubym spojrzeniem tak naprawdę na to, co się dzieje w Apple w środku, nie? Jakby zrobiąc mały spoiler, jednym z powodów, dla których opuścił Apple jest to, że nie podoba mu się, jak teraz Apple jest zarządzane i on na przykład jakby tak otwarcie mówi o tym, że Tim Cook nie powinien być CEO Apple. A to z takich rzeczy, to jeszcze tylko dorzucę, dam ci za chwilkę głos, ale dorzucę ci, że jeden z inwestorów Facebooka, który włożył w niego ponad $1 miliard, zgłosił taki wniosek na spotkaniu inwestorskim, żeby Zuckerberg już nie był CEO. Taka natomiast jest tak zrobione Facebook, że Zuckerberg, jeśli w sensie on, nie mogą go usunąć. A, no to sprytnie podpisał umowę. Więc taka ciekawa. No i ten podcast, ja bardzo mocno go polecam, bo naprawdę bardzo dobrze bawiłem się w tych odcinkach. Ten odcinek właśnie z Bobem jest mega ciekawy i naprawdę dużo rzeczy o Apple się dowiedziałem takich z zewnątrz, plus rzadko kiedy można tak naprawdę posłuchać kogoś, kto opowiada o Apple tak w taki otwarty sposób, na przykład jak to wyglądało, zarządzanie, bla 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 bla. Więc super, super to polecam. Odcinki, no to jest odcinki ciekawe, zawsze kogoś ze środka to odcinki trwają 1,5 godzinki, Marco Armenta zawsze fajnie posłuchać. Kolejnych odcinków jeszcze nie przesłuchałem, ale myślę, że będą ok. Więc tak, to jest moja rekomendacja. Interesting. Kontentowaj, to jest niewykluczone, że ten. Tak, to koniecznie podlinkuj, bo ja też chętnie bym rzucił okiem. Zachęcam, Wojtek, bo na pewno warto przysłać z Marco Armentem do tego, że to Marco Arment, więc to zawsze jest spoko. No wiadomo, ale oczywiście. Ale ten, jeśli miałbym polecić ci, żebyś wysłał jeden, to przesłuchaj ten z Bobem, który właśnie pracował w Apple, bo to jest rewelacja, naprawdę rewelacja. No szanuję, bardzo ciekawe. Ja mam jeszcze 2 temaciki. Jasne, jeden ja krótki. Jestem Wojtek gotowy. Wspaniale. Ja mam jeden krótki, ale taki, który znowu przekracza bariery i fajnie dowiedzieć, że już nas to czeka za chwilę. I to jest nowe Wi-Fi. Nie wiem, czy wiesz, że właśnie pracują i bardzo zaawansowane są prace nad nowym, jak to się mówi, standardem Wi-Fi. Bo teraz najszybszy jest właściwie ten 802.11ac Wave 2. I ten właściwie prawdopodobnie większość z nas wszystkich ma u siebie w domu, bo to jest ten, który działa na 5 GHz sieciach i
Znaczy na 5 gigaherców, Boże, coś mi lecą, słowa mi uciekają, bo czytam po angielsku i później wiesz, później próbuję przetłumaczyć i mi wylatuje. Band, czyli częstotliwość. Na dwóch częstotliwościach, 2, 4 i 5. I natomiast one sieją zwykle jakby dwie sieci jednocześnie i w zależności od tego, jakie masz urządzenie, no to ono się podłączy albo do jednej, albo do drugiej i tyle. Piątka jest trochę szybsza, ale jakby trzeba być troszeczkę bliżej routera, chociaż jak masz mieszkanie, to tam różnica jest bardzo drobna. 2 i 4 jest takie mocniejsze, natomiast jest troszeczkę wolniejsze. Natomiast nowy standard, który się nazywa 802.11ax, więc tutaj mamy nową literkę na końcu, ten z kolei, no już pierwsze podejścia są takie, że prawdopodobnie będzie wyciągał około 10 giga na sekundę. Pozdrawiam. Ma kilka takich dodatkowych rzeczy, które sprawiają, że bazuje oczywiście na tym AC, i na kilku rzeczach, które on wprowadził, na przykład na tym, że jest w stanie pracować w tym trybie MU-MIMO, czyli multi-user, multiple input, multiple output, więc dzielenie tam sygnału, jakieś takie różne rzeczy, podwójne anteny i w ogóle. Natomiast on wprowadza taką opcję, że możesz jednocześnie jechać po dwóch, właśnie dwóch sieciach, 2,4 i 5 GHz. I na przykład już jest jeden router, który w ogóle ten standard ma u siebie, natomiast jest dość eksperymentalny, jakby nie jest polecane go kupowanie, bo to jest troszeczkę jeszcze dość wczesny stan w ogóle tej całej tego standardu. Natomiast Asus RTX 88U rzeczywiście korzysta ze standardu AX i on ma, wyciąga około 6 giga na sekundę. Bo 1,1 wyciąga na 2,4 GHz, a 4,8 wyciąga na 5 GHz i to po prostu łączy, wiesz, do jednej prędkości i dlatego wychodzi około 6. Więc no, kolejne, jakby no wiadomo, że czekamy na kolejne urządzenia, ale przede wszystkim musimy poczekać na, nie na same routery, ale na urządzenia, które będą w stanie właśnie pracować w tym standardzie, więc wiesz, no to jest już kwestia telefonów, laptopów, komputerów, no wszystkiego, co mamy w domu, co się do tych sieci może podłączyć i rzeczywiście no szacun, że będzie można wyciągać aż takie prędkości. Wiesz, no dzisiaj może to nie jest potrzebne koniecznie, ale myślę, że wiesz, no cały czas technologia idzie do przodu i filmy w 8K też gdzieś tam są na horyzoncie, więc wiesz, 10 giga na sekundę rzeczywiście może nam się przydać w którymś tam momencie, więc fajnie, że jesteśmy już tak blisko. No taka ciekawostka bardziej, ale fajnie, że rzeczywiście no, to mówią, że certyfikat ma osiągnąć no, dopiero w 2019, także to jeszcze ewentualnie w czwartym kwartale tego roku, ale to jeszcze chwila, spokojnie. Natomiast rzeczywiście pierwsze urządzenia już mają się pojawić teraz i po prostu będą miały, wiesz, odblokowaną możliwość korzystania z tego standardu, jak tylko dostanie certyfikację od wszystkich tych FCC i tak dalej. Chociaż to FCC przecież pozwala w ogóle sprzedawać sprzęt, więc to no, jakoś to będzie. W każdym razie rzeczywiście myślę, że pod koniec tego roku możemy się spodziewać pierwszych urządzeń, a 2019 to już będzie oficjalne wejście. Także taka ciekawostka. No a nadal nie ma Jacka w iPhone'ach. No, tak. No i jest jeszcze jeden temat, taki dość trochę większy, bo Spotify weszło na giełdę i ja jakby w tych giełdowych tematach nigdy nie czuję się zbyt pewnie, bo jakoś nie do końca trzeba wiem, jak to Przemka działa. Pająka. On to zawsze jest... był dobry. Przemek wie, on wie, co rośnie, co spada, wie, co kupić, czego nie kupić. Ale rzeczywiście, znaczy zmieniłem tyle, co wyczytałem... Mi się już teraz... Dobra, ładuje mi się teraz. A, DNS-y to rzeczywiście to jest też nowość. Jeden, wypuścili... Wypuścili tą nowe DNS-y 1.1.1. Jezus Cloudflare. Maria, zawieszcie mi Spiderswema. No, uważaj, bo się ten... Gorący temat. Samsung no. Znowu przespał okazję, by być jak Apple. Już nie warto kupować Galaxy S6 czy S6 Edge. Wow. A, to spoko.
3 lata po premierze. Już nie warto. Otwieram. No cóż. Poczekajmy, tak będziemy robić analizę tekstu. O live. Matko, aż się boję. Gdzieś mi jeszcze się pałęta Galaxy S6, a to jeden z moich ulubionych smartfonów w dość bujnym smartfonowo życiu. Idealny wizualnie obudowa smartfona. No, dobra. Już nie warto kupować, bo... No, ale to nie warto było już... Samsung zapowiedział koniec wsparcia. No tak, to wiem, tak. I to jest whoop-de-doo, tak? To jest ten cały... Aha, i to jest koniec. Samsung się kończy. Aha, to wygląda. Okej. Wiesz, jaki jest problem? Większość czytelników już dawno o tym OS6 zapomniała. No tak, naprawdę. Tak. W sensie, ci, którzy... możesz kupić dużo lepszy telefon niż Galaxy S6 teraz... jest, no. To możesz kupić za połowę ceny albo nawet... No zakładam, że w super jakoś tanio gdzieś tam tą S6 znajdziesz, ale osoby, które szukają telefonu za tak super tanio, jak dzisiaj można kupić S6, myślę, że się raczej tymi kwestiami update'ów systemu i bezpieczeństwa nie martwią i to nie jest ich główny powód, dla którego kupują telefon. Ale to wiesz... Nie będziemy śmieszkować, przejdziemy spokojnie do Spoty. Mam nadzieję, że jest jakaś analiza. Poczekaj, bo właśnie, gdzieś tam. Czytałem co innego. Natomiast powiem ci kilka fajnych rzeczy, które wyczytałem na Cinecie. Bo jedna rzecz taka ważna. Bo jestem na blogu blog Blisko Technologii i widzę wpis na Spidersweb Premium dieta bez glutenu o kapłanach fitnessu i antyprzenicznej histerii. Może coś jest o aplikacjach, które mówią, że masz gluten albo nie. I don't know. A może to jest tekst jakiegoś innego tego? Dlaczego ja tu wszedłem? Przecież tam są rzeczy z innych, tam jest kilka blogów podpiętych przecież różnych. Grillowanie prezydenta USA przez Netflixa zaczyna być męczące. Okej. W każdym razie, wracając do Spoty, bo to jest temat, który mnie bardziej interesuje i ja naprawdę chcę powiedzieć, bo to jest ostatnie kilka fajnych rzeczy. Kurde, ostatnie. Robi się poważnie. Elon Musk sam będzie nadzorował produkcję Tesli Model 3. Co to znaczy? No, poważne sprawy. Ale w ogóle coś tam przyspieszyli z tą produkcją, tak by the way. Z tego, co czytałem i rzeczywiście nie jest tak źle, jak było. Ale generalnie tak, śmieszkował w ogóle przecież na 1 kwietnia i tam miał karton z tym, że zbankrutował i haha, śmieszne. W każdym razie, wracając do Spoty, weszli na giełdę i to jest takie nietypowe wejście na giełdę, bo to nie jest, nie dali akcji na sprzedaż tak wszystkim naokoło, tylko to była możliwość wyprzedaży akcji tych, które już w firmie ktoś miał. To znaczy, że na przykład akcjonariusze mogli nimi pohandlować sobie na rynku, mogli między sobą je wymienić albo właśnie wypuścić część na zewnątrz. Akcja kosztowała przy wejściu $165.90, co sprawiło, że to wycenili Spoty na starcie na jakieś 29,5 miliarda dolarów, nie? Tak, spoko. Także nieźle. Natomiast jest tutaj kilka takich ciekawych rzeczy, bo zwykle przy wchodzeniu na giełdę mówi się o tym, jaki jest potencjał, wiesz, rozwoju. I w ogóle o tym, co Spoty zrobił, więc bardzo ciekawe jest to, że oni cały czas są na minusie. Znaczy cały czas mają w tej chwili stratę, niech to znajdę. Strata w tej chwili jest wyliczana na miliard dolarów? Tak, dokładnie. Około miliarda dolarów mają straty co roku. No to Wojtek. Więc nie najlepiej, ale to jest ciekawe, że to jest jedyny sposób na to, żeby zmienić
żeby, bo teraz już troszeczkę się właśnie już jakby, wiesz, branża muzyczna już się zmieniła. Natomiast żeby ją zmienić, oni musieli pracować na stracie. 70% w ogóle kasy, którą oni generują na w ogóle zarabianie, znaczy na streamowaniu muzyki, idzie od razu do wydawców. Co oznacza, że wiesz, zostaje im tylko 30%, które muszą podzielić na koszta w ogóle streamowania, utrzymanie usługi, ludzi, w ogóle no wszystko, jakie koszta mają. I tam cały czas jest strata, więc to jest niesamowite, że oni, wiesz, jakby założyli, że okej, będziemy tracić przez najbliższe X lat, nie? I to jest niesamowite, że pozwolili sobie na to i byli w stanie już wyciągnąć tak długo, przeżyć, mimo to, że cały czas byli na stracie. No to jest magia nowoczesnego prowadzenia firmy, ale rzeczywiście udało im się zmienić jakby ten charakter branży muzycznej i to jest absolutny szacun, co się udało. Bo rzeczywiście dzisiaj na przykład, i to też jest ciekawostka, iTunes, który przez jakiś czas był takim krokiem przejściowym, bo z jednej strony wiesz, no, branża muzyczna wyglądała tak, że się kupowało płyty fizycznie, krążki, chodziło się na koncerty i tak, wiesz, generowane były przychody. Natomiast w którymś momencie pojawił się iTunes i on zaczął handlować muzyką cyfrową, tak? No to była jakaś odpowiedź na oczywiście ciągle rosnący problem piracenia muzyki i zgrywania ich na MP3-ki. Po prostu wszędzie można było pobrać muzykę. No, na pewno każdemu z nas się to zdarzyło. Natomiast iTunes był taką odpowiedzią, dobra, tu macie wersję legalną, możecie to sobie pobrać, kupić, tak? Kasa idzie rzeczywiście do wydawcy, a później do artysty i wszystko jest w porządku. I ludzie rzeczywiście to robili, natomiast dzisiaj po wprowadzeniu już systemu, znaczy serwisów streamingowych i dzisiaj jest ich bardzo dużo, mamy Apple Music, Pandora, Google Play Music, Amazon Music Unlimited, Tidal, Deezer, iHeart, jakieś takie dziwne rzeczy, no i oczywiście Spotify. iTunes jako taki generuje mniejsze przychody niż wszystkie fizyczne nośniki muzyki, które można nadal kupić w sklepie. Co oznacza, że bardzo spadło jego znaczenie i rzeczywiście ludzie naturalnie przerzucili się na streamowanie, więc no, ewidentnie jakaś zmiana w tej branży muzycznej zaszła. Więc tu jest absolutny, trzeba oddać to, że to rzeczywiście zrobiło Spotify i pociągnęło za sobą też innych właśnie producentów z serwisów streamingowych. Konkurencja jest dość zażyła i rzeczywiście walczą ze sobą. Cały czas znowu konkurencja jest zdrowa, więc to dobrze, wszyscy mają wybór i dzięki temu jest super. Ciekawostką jest to, że Spotify ma 71 milionów użytkowników, którzy płacą. To jest bardzo dużo. Apple to jest Music, więcej wytych niż ja i ty. To dużo więcej. Moja mama, ja płacę. Moja mama też. A widzisz. Apple Music ma z kolei 38 milionów i to jest drugi największy serwis streamingowy, dwa razy mniej właśnie płacących użytkowników. Ale cały czas rośnie oczywiście, wiesz, teraz wypuścili HomePoda, teoretycznie może to rzeczywiście znowu zwiększyć też liczbę użytkowników, którzy płacą za subskrypcję muzyki. No i no to robi wrażenie, naprawdę, w sensie wiesz, 71 milionów użytkowników razy 10 tam dolarów, powiedzmy, każdy z nich miesięcznie, no to jest jakaś kasa, ale zobacz, jakie ogromne mają koszty, skoro cały czas pracują na stracie, więc to jest absolutnie niesamowite. I to są takie, wiesz, takie małe, drobne ciekawostki, które chciałem wyciągnąć z tego tekstu. Jest to ciekawe, że w ogóle weszli na giełdę zupełnie inaczej niż wszyscy, bo ten szef Uncio powiedział, no my właściwie zawsze byliśmy taką dziwną firmą, nie? Więc nawet to wejście na giełdę jest trochę inne niż wszyscy robią. O, znalazłem tą stratę, przepraszam, 1,5 miliarda dolarów mają straty. Także i to nawet pogłębia się ta strata z roku na rok, więc no ciekawe jak to będzie. Trzymam za nich kciuki, no bo ja jakby szanuję bardzo ich za to, co zrobili dla rynku i rzeczywiście to jest w ogóle ciekawe, że w ostatnim czasie rynek muzyczny wzrósł
ich przychody wzrosły o jakieś 16%. Wiesz, to też jest duża zmiana, że było słabo, ludzie przestali kupować płyty, był ogromny problem z piractwem, pojawił się iTunes, trochę później pojawiły się serwisy streamingowe i nagle okazało się, że ta branża muzyczna, wiesz, zaczyna, kurczę, oddychać znowu pełną piersią. I to właśnie dzięki serwisom streamingowym, więc rzeczywiście, wiesz, no jest to coś niesamowitego, więc... Tak, są podejrzenia, że oczywiście Spotify koniecznie musi się zastanowić nad tym, co może zrobić, żeby troszeczkę odciąć się od tych kosztów za licencję. Więc wiesz, podcasty, bo tutaj kosztów żadnych nie ma, ewentualnie wideo, z którym gdzieś tam, wiesz, jakieś mariaże powoli, coś tam testowali różne rzeczy, więc prawdopodobnie będą szli w wideo. Ktoś kiedyś mówił, wiesz, to, i to jest ciekawe, że oni nie mogą tego zrobić. Tak jak Netflix produkuje własne seriale i to filmy. To oni mogą zaprodukować własnej muzyki. No. No właśnie, i tu jest ten problem, że gdyby mogli, to absolutnie by to zrobili, ale branża muzyczna tak po prostu nie działa. Nie da się kupić, wiesz, artysty dla siebie, chyba że staliby się rzeczywiście wydawcą. To znaczy, żeby ściągnęli do siebie iluś tam artystów, którzy po prostu by, wiesz, Spotify by się zajmowało nimi, jak dzisiaj Universal Music czy jakikolwiek inny wydawca zajmuje się swoimi artystami. Pytanie, czy wiesz, czy artyści by tak chcieli, czy rzeczywiście by zaufali Spotify'owi, wiesz, na takim bardzo nieprzeoranym rynku, bo oni się znają na streamingu, ale czy znają się w ogóle na, wiesz, na zajęciu się artystą, no to jego nie wiem, no jakby to jest, wiesz, nigdy tego nie zrobili, więc pytanie, czy w ogóle ten kierunek jest dla nich interesujący. Ale na pewno coś muszą zrobić. Znaczy rzeczywiście, wiesz, żeby zacząć zarabiać, no jest kilka ścieżek, którymi musieliby pójść, ale na pewno to, co robią dzisiaj, no zmienić się nie za bardzo zmieni, bo konkurencja będzie coraz większa, będzie coraz więcej z tych serwisów streamingowych, więc wiesz, no może być po prostu coraz gorzej. No, ale trzymam za nich kciuki mimo wszystko. W sensie mam nadzieję, że jednak się podniosą, wymyślą jakieś modele. Ja jestem z nimi cały czas. Apple Music mnie nigdy nie wkręciło. Próbowałem przez miesiąc i to nie dla mnie, więc cały czas jestem ze Spoty i mam nadzieję, że cały czas będę mógł być. Krzyczałbym tylko Spoty, gdyby nie to, że już, że to się już w tym podcaście wydarzyło, tak? No tak, tak, było krzyczane. No, więc cóż, ja myślę, Wojtek, że to jest tak naprawdę... To może być ten moment, bo się nagadałem, już mi sucho. Tak, myślę, że możemy sobie spokojnie podziękować za ten odcinek, powiedzieć, że Wojtek, bardzo dobra robota. Powiem ci tak, gdybyś chciał mi Wojtek sprzedać, to prawie bym to kupił. Rozumiem, cieszę się bardzo. Prawie bym to kupił, ponieważ jak dobrze wiemy, ja nie wydaję pieniędzy. Mam certyfikat niewydawacza. Ja chętnie bym przyjął i ja szczerze mówiąc nieprawda, ale tyle pieniędzy wydałem teraz, że nie mam słów. Po prostu powstrzymaj mnie, proszę, zabierz mi. Wykop.pl, Mireczki, podrzućcie promocję. Mireczki, dajcie, jaka promocja może być. No więc myślę, że możemy sobie podziękować za ten odcinek. To był 210. odcinek z podcastu. Za tydzień 217. Tak jest. Jestem na przeszkodzie, żebyście słuchali tego, poprzednich i czekali na kolejne. A jeśli uważacie, że fajnie słuchacie z podcastu, to dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj. I podajcie znajomym. Podajcie też znajomym i czekajcie na The Best Of i nową kompilację pranków. Do widzenia. Pozdrawiam. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.